Siemanko, witam. Takie porównanie dwóch masek. Tania maska, droższa maska, zwykła maska, true color. Ta maska po, nie wiem, 3-miesięcznym użytkowaniu do niczego się nadaje. Przestała ściemniać. Coś będzie widać. Tak widać przez maskę. Tanią. Praktycznie zero. Musi być w warsztacie bardzo dobre oświetlenie, żeby coś było widać. A tak widać przez maskę. True color. Praktycznie mówiąc, takie bardziej pożółkłe jest widzenie, ale jest bardzo, bardzo dobrze widoczne to, co się robi. Normalnie rękę widać. Ściemnianie jest regulacja. Elegancko funkcjonuje. Także maseczki typu 60 zł można sobie pozwolić do jakiegoś tam Falon Tech. Można sobie kupić, jak ktoś spawa raz na 3 lata. Ja do tej pory to sporadycznie używałem maski, a odkąd zakupiłem tą, no to naprawdę powiem wam, że no zacząłem używać nawet do jakiegoś punktowego tam łączenia czy czegoś. Wiadomo, wzrok się nie odnawia, tylko się psuje. Więc warto zainwestować troszkę więcej pieniędzy i kupić sobie taką maseczkę. Ta maska jest coś takiego właśnie. Tutaj na opakowaniu jest z jakimiś tam malunkami. Można sobie kupić z malunkami, chociaż automatycznie za malowanie trzeba zapłacić. Mi malowanie było niepotrzebne. Tu są różne wzory. Ja wybrałem zwykłą, bez żadnych malunków. Niebieska. I w zupełności mi to starczy. Model Master Blue. Pod filmem będzie link, gdzie takie maseczki są, w jakim sklepie. Nie dostałem tego za free, oczywiście, żeby nie było, że coś komuś polecam, ale znając życie, to się będziecie dopytywali, gdzie kupiłem, jak kupiłem, za ile kupiłem, więc podklejam wam link do sklepu, tam się dopytajcie, dowiedzcie się sami, co i jak. Dzięki, pozdrawiam. Zrobimy tak. Odbicie światła wpada. Nie bardzo widać. Ale jak widać, przejrzystość maski gaszy światło. Przejrzystość maski jest bardzo ładna w momencie przyłożenia. Elegancko ściemnia. Dobra, z powrotem kamerę zakładam na głowę i...